Umiłowani, tak rzadko mamy okazję, by zastanawiać się nad rzeczami ostatecznymi, które czekają na każdego z nas. A więc śmierć, sąd i wieczność, która może być albo w niebie, albo w piekle. Są to trzy rzeczy ostateczne. Trzy rzeczy, które każdego spotkają, i dlatego każdy powinien nad nimi się zastanowić, bo one na pewno przyjdą, my tylko nie wiemy kiedy. I chciałbym, byśmy dzisiaj zastanowili się nad sądem, o którym też mamy rzadko słuchać. Na czym będzie polegał sąd Boży? Jak on będzie przebiegał? Jak będzie wyglądał? Oczywiście te tajemnice są w całej prawdzie są przed nami zakryte. Tylko ci, którzy stanęli na sądzie, je znają. Ale teologia, przez badanie Pisma Świętego, stara się przeniknąć tę prawdę wiary i tyle, ile możemy powiedzieć o niej, Kościół poucza nas. Święty Alfons Maria de Liguori tak zapisuje na temat sądu, który nas czeka. Weźmy pod uwagę elementy procesu sądowego. Składa się on: nastawienie się oskarżonego, oskarżenie i rozważenie sprawy przez sąd oraz wydanie wyroku. A więc te trzy rzeczy składają się na każdy proces sądowy, także ziemski, a tym bardziej będzie wyglądał tak proces sądowy po naszej śmierci. Święty Alfons Maria de Liguori, biskup, tutaj dodam, zresztą był z wykształcenia prawnikiem, to znaczy zanim został księdzem, zajmował się sprawami sądowymi i raz po nieudanej sprawie sądowej nawrócił się, ponieważ nie żył blisko Pana Boga, nawrócił się i wstąpił do seminarium, ale miał wykształcenie sądownicze. Miał wykształcenie prawnicze i dobrze się na tym znał. I dlatego tak opisuje on przebieg sądu, który nastąpi. Najpierw rozważmy stawienie się oskarżonego. To, co się tyczy stawienia się duszy przed boskim sędzią, teolodzy są zgodni w poglądzie, że sąd szczegółowy odbywa się w tej samej chwili, w której człowiek kończy życie. I w tym miejscu, gdzie dusza odłącza się od ciała, tam właśnie jest ona sądzona przez Jezusa Chrystusa, który nie zleca tego zadania nikomu innemu, lecz sam osobiście przybywa, by osądzić jej sprawy. Dla was, mówi święty Augustyn, to znaczy dla wiernych Bogu, zjawi się pełen miłości, a dla grzeszników pełen grozy. A więc jest to pierwsza prawda, którą powinniśmy wiedzieć na temat sądu. Sąd nastąpi zaraz, w momencie śmierci. W tym miejscu, gdzie umieramy. Nie będzie to czas jakiś późniejszy, po prostu w tym momencie, w którym ciało odłączy się od, dusza odłączy się od ciała, stajemy na sąd, a sądzi nas Chrystus Pan, według słów Ewangelii, gdzie Chrystus wyraźnie powiedział, że sąd został mu powierzony przez Ojca i tylko On będzie sądził żywych i umarłych, nikt więcej. Ksiądz Aleksander Rzechliński w książce Życie pozagrobowe jeszcze dodaje bardzo ważną kwestię dotyczącą tego sądu. Czy będzie tak, że ujrzymy wtedy Chrystusa? Myślę, że każdy z nas zastanawia się nad tym pytaniem. On opisuje to spotkanie, zresztą tak teologia opisuje, on nie jest jedynym, że do tego spotkania w momencie sądu wcale nie dojdzie. Dusza, tak pisze ksiądz Aleksander, opuszczając ciało, otrzymuje od Chrystusa światło wlane. W tym świetle poznaje ona z całą bezwzględną pewnością Chrystusa jako Boga człowieka, jako swego sędziego i odkupiciela. Nie ogląda ona Chrystusa bezpośrednio, ale posiada najzupełniejszą pewność, że On ją sądzi,
mocą światła, którego jej udziela. To nie jest bezpośrednia intuicja ani wiedza oczywista. Nie jest to intuicja, ponieważ oglądanie chwalebnego człowieczeństwa Chrystusa jest przywilejem niebian. Po wniebowstąpieniu otrzymał tę łaskę jedynie święty Paweł pod Damaszkiem. Jeżeli zaś, jak to czytamy w życiorysach niektórych świętych, Chrystus ukazywał się im, to trzeba przyjąć, że działo się to za pośrednictwem aniołów, którzy z nakazu Bożego przedstawiali postać Chrystusa. Po wniebowstąpieniu Chrystus fizycznie nie opuszcza nieba, dopóki nie przyjdzie na sąd ostateczny, gdzie wszyscy ujrzą Jego przenajświętsze oblicze. A więc od momentu wniebowstąpienia Chrystusa nikt nie oglądał Go prawdziwie. Mógł tylko widzieć Go we śnie, w objawieniu, albo mógł anioł przyjść pod postacią Chrystusa, ale nie bezpośrednio Chrystus, ponieważ przywilejem zbawionych jest oglądanie oblicza Chrystusa i nikt inny nie może bezpośrednio na to oblicze patrzeć. Co się później dokonuje? Dalej rozważmy oskarżenie, pisze święty Alfons Maria de Liguori, i badanie sprawy przez sąd. W księdze Daniela w Starym Testamencie zapisano: sąd zasiadł i otwarto księgi. To będą dwie księgi, Ewangelia i sumienia. Z Ewangelii zostanie odczytane to, co winowajca powinien był czynić, zaś z sumienia to, co czynił. Każdy zobaczy to, co robił, mówi święty Hieronim. Krótko mówiąc, aby dusza mogła na boskim sądzie dostąpić zbawienia, jej przeszłe życie musi się okazać podobne do życia Jezusa Chrystusa. Te dwie księgi zostaną otwarte, księga Ewangelii i księga naszego sumienia na sądzie. Jeśli będzie spójność między nimi, to wiemy, jaki będzie wyrok. Jeżeli te księgi będą odbiegać od siebie, to oczywiście wyrok także zapadnie oczywisty. Tylko jedna księga sumienia jest doskonałym odwzorowaniem Ewangelii. Jest to księga sumienia Matki Bożej. Ona jest dokładnym odwzorowaniem Ewangelii, w niczym się nie różniącym. Inne sumienia, choćby najświętszych ludzi, już nie są identyczne z Ewangelią, ale wiemy, że to podobieństwo może być większe lub mniejsze, albo praktycznie wcale go może nie być. I dlatego to jest ważne, żeby żyć tak, jak Ewangelia nam mówi, że kiedy staniemy na sądzie, to by nasze życie było podobne do życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo mamy Go naśladować. Święci Go naśladowali i im bardziej byli do Niego podobni, tym byli święci, doskonalsi. Święty Tomasz z Wilanowy pisze tak: O Boże, z jakąż obojętnością rozmawiamy lub słuchamy, gdy ktoś mówi o dniu boskiego sądu, jak gdyby groźba potępienia w ogóle nas nie dotyczyła, lub jak gdyby ten dzień miał na nas nigdy nie przyjść. Cóż za szaleństwo czuć się pewnym w obliczu takiego niebezpieczeństwa. I niestety te słowa można odnieść do wielu wierzących, do bardzo wielu. Jak mało osób rozważa to, co czeka nas na końcu: śmierć, sąd i później wieczność nieba i piekła. A przecież ten sąd niechybnie nadejdzie. I jest on niebezpieczny, ale nie dlatego, że Pan Bóg jest teraz dla nas surowy. Właśnie teraz nam okazuje miłosierdzie. Ale nie rozważając tego, że czeka nas sąd sprawiedliwy po śmierci, jakże będziemy błagać teraz o miłosierdzie? No właśnie, trzeba najpierw pomyśleć, co nas czeka, żeby teraz tym bardziej zwracać się do Pana Boga o miłosierdzie,
bo któż z nas jest święty i bez grzechu? Święty Alfons Maria de Liguori dalej tak pisze. Obecnie to od nas zależy wybór takiego wyroku, jaki chcemy. Święty Eligiusz mówi, w naszej mocy leży to, jak będziemy sądzeni. Co więc mamy robić? Uporządkować nasze rachunki jeszcze przed sądem. To właśnie powinniśmy uczynić. W dniu sądu nie będziemy już mogli nic zrobić. Jeśli możemy coś zrobić, to teraz. A więc uporządkujmy nasze rachunki jeszcze przed sądem. Święty Augustyn tak zapisał: można przebłagać sędziego przed procesem, podczas procesu już nie. A święty Bernard tak zapisał: chcę przed Tobą stanąć jako już osądzony, nie jako dopiero mający być osądzonym. I święty Alfons komentuje te słowa świętego Bernarda. To znaczy, mój sędzio chce, abyś mnie osądził i ukarał już teraz, za życia, teraz, gdy jest jeszcze czas miłosierdzia i możesz mi przebaczyć. Po śmierci bowiem będzie już tylko czas sprawiedliwości. Nie lekceważmy więc tego upomnienia, którą dają nam święci. I starajmy się już teraz błagać Boże miłosierdzie, już teraz mieć w pamięci, że przyjdzie sąd. I starajmy się wszystkie rachunki już teraz wypełnić, by nie iść z żadnym obciążeniem na sąd, by żyć według Ewangelii Bożej, by naśladować Chrystusa tak, jak potrafimy, z pomocą Jego łaski. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub, wspieraj, podaj dalej.